Siemanko, ja jestem Sedok i pokażę wam dzisiaj, jak montować jak kamień nalepa. Dowiecie się dzisiaj wszystkich tych informacji. Ja już mam za długie włosy. Strzelcie subskrypcję na moim kanale, byłbym mega, mega wdzięczny. Zostawcie łapkę w górę, zapraszam do oglądania. Znajdując się już na pulpicie, pierwsze co robimy, to odpalamy naszego Premiera Pro, tworzymy nowy projekt, nazywamy go na przykład poradnik w moim przypadku i odpalamy Adobe Photoshopa po to, żeby wykonać ten efekt, który widzicie. Dobra, jest to po prostu wstęp kamienia nalepy i ma on przyczepione po prostu na swoim palcu lub na swoim ciele Instagrama lub YouTube'a. Klikamy utwórz nowy. Full HD i piszecie Sedok IG, czyli wasza nazwa na Instagramie na przykład. Tworzycie nową warstwę, tutaj klikacie na tą ikonkę, usuwacie i najlepiej byłoby, gdybyście wpisali Instagram PNG, kopiuj obraz, wkleili po prostu, żeby mieć te kolorki, jakimi cechuje się Instagram. Robicie prostokąt, obrys dajecie na brak, wypełnienie zostawiacie na razie tak jak jest i zaokrąglenie na przykład 25. Teraz środkujemy sobie, Alt i Shift zmniejszamy i teraz wchodzimy w warstwy, prostokąt, nałożenie gradientu. Na nowym gradiencie klikamy tutaj, później klikamy tutaj, taki fioletowy ustawiamy, następnie tutaj, taki pomarańczowy i ostatni kolor to będzie taki chyba różowy. Nie wiem, czy to akurat spoko wyszło. Klikacie OK i dajecie minus 45. Po prostu musicie trochę z tym kątem pokombinować, żeby wam wyszło jak najlepiej. Lub możecie jakiś tam kolor usunąć, na przykład ja fioletowy usunę i zostanie nam coś takiego. Dobra, już niech zostaną te dwa kolorki. Tak to wyszło. Usuwamy teraz warstwę z Instagramem. Klikamy ikonkę T. Piszemy nazwę waszego Instagrama lub YouTube'a. Czyli na przykład niech będzie mój Instagram depioter16, czcionką bebas neue i teraz przenosimy po prostu tutaj i jest wyśrodkowane. Zmienimy sobie na 6, zapisujemy i jest wszystko ok. Eksportuj jako następnie PNG, eksportujemy na przykład na pulpit i gdy to mamy zrobione, to musimy mieć również ten przygotowany przez nas materiał. Dobra, gdy macie przygotowany film, po prostu go przeciągacie do import media to start i przeciągamy go na oś czasu. Tak to wygląda. Za pomocą alta i scrolla możemy przybliżać i rozciągać nasz ekran. No i tak to wygląda na razie. Możecie wpadnąć na mojego Instagrama link w opisie. Taki materiał, na którym pokażę wam, jak to zrobić. Więc musicie mieć After Effectsa. Oczywiście nie zadziała to chyba na kraku. Wydaje mi się, że jak może poszukacie, to znajdziecie. Aczkolwiek nie wiem, jak to działa. Ja mam pełne wersje na miesiąc na razie. Aby to zrobić, klikamy prawym Replace with After Effects Composition. Teraz nam się odpala After Effects, ponieważ między tymi dwoma programami tworzy nam się taki dynamiczny link, który pozwala na przemieszczanie się różnych efektów, różnych, na przykład w tym przypadku ikonek Instagrama i tak dalej. Po odpaleniu After Effectsa zapisujemy plik na przykład na pulpicie, poradnik, nalepka. Mamy to samo w After Effectsie, nawet nam się podświetliło na taki kolor różowy. Więc teraz, aby dodać tutaj na naszego palca naszego Instagrama, znajdujemy moment z palcem, czyli gdzieś tutaj, jak ja to mówię, w tym miejscu. Możecie klikać w tracker, jeśli nie macie tracker, klikacie window i tutaj powinniście mieć tracker, track motion. Gdy już tu jesteśmy, mamy taki track point, teraz musimy go złapać i rozszerzyć na naszego palca. Ten środeczek musimy dać tutaj i ta pierwsza ramka odpowiada za ten główny punkt, czyli w moim przypadku za palec, a ta druga ramka, większa, za cały ruch. Ponieważ gdy na przykład tak chaotycznie ruszamy palcem, to musimy rozszerzyć bardziej tą drugą ramkę, żeby po prostu łapało to nam ten obszar, jak ruszamy, jak szybko ruszamy. Lecz im większy ten obszar, tym dłużej się renderuje i lepiej nie ruszać chaotycznie lub nie, po prostu lepiej robić tak na spokojnie, żeby to ten program mógł nadążyć. No i gdzieś od tego momentu
klikamy ten przycisk i program automatycznie, widzicie, idzie za moim palcem. Ja zrobiłem to w tym miejscu, mogłem bardziej na opuszku palca tak jakby, ale to nie ma znaczenia. Gdy się nam coś przerwie, to klikamy ponownie. Macie pełno takich punktów, czyli to jest... No dobra, tu trochę źle zrobiłem. Ponieważ zaznaczyłem to tak na środku, więc jeszcze raz to będę musiał zrobić. Klikamy track motion, gdy nam nie wyjdzie. Musimy to rozszerzyć, żeby to było większe. I to również, coś takiego. I dajemy to tutaj, o, na środek. Teraz klikamy w tym miejscu i to. Teraz program powinien nam to przetworzyć. A jak nadal będzie źle, bo widzę, że już jest źle, to musimy zrobić to tak. Jeszcze bardziej rozszerzyć. To bardziej zrobić tak. O! I od tego momentu gdzieś, gdzie jest mój palec, tutaj robić tak. Okej, gdy nam się to zrobi, mi się już to trochę robiło, tylko wy będziecie mieli cięcie. No to klikamy prawym, New Adjustment Layer, i gdy mamy tą warstwę zrobioną, klikamy Edit Target, OK, i klikamy Apply, również OK. Następnie wychodzimy z tego i jak mamy setup IG, czyli to, ściągamy do naszego After Effectsa i to tak wygląda. Dajemy skalę na 80, klikając S, lub na przykład nawet na 50. Teraz chwytamy tutaj myszką i przeciągamy na Adjustment Layer 1. Teraz to wygląda oto w ten sposób i to idzie od tego momentu, więc tutaj się powinno zaczynać. Możecie wpadnąć na mojego Instagrama. Nawet szczerze wam powiem, że możemy na... Dobra, niech będzie na tym 80. I gdy chcecie, możecie dać na przykład w FX i presets Drop Shadow, czyli cień wokół waszego Instagrama. Dajemy tak na przykład i tak. No i wygląda to naprawdę spoko. Tylko trochę mi nierówno po prostu wyszło to takie, no tu końcówka. To możemy również edytować, ale no jak chcecie. Im większa będzie ta druga ramka, tym bardziej będzie dokładniejszy wasz, no będzie to po prostu lepiej wyglądać. Tak to wygląda w Premierze Pro. Wpadnąć na mojego Instagrama w opisie. No, to jest jeden z efektów, których używa Kamil Nalepa. Oczywiście trzeba samemu to dostosować w programie Adobe After Effects. Drugą rzeczą są takie jakby efekty, które widzicie teraz. Są one albo w przejściach, albo na początku filmu, lub na zakończeniu, bardziej to na początku. Jest to paczka, nie wiem czy mogę mówić jaka, ale jest to po prostu płatna paczka, którą Kamil używa. Ja wam pokażę alternatywę, która jest za darmo i która jest naprawdę spoko, więc wpisujemy tutaj Premiere Pro Composer. Gdy tak wpiszemy, wchodzimy tutaj i pobieracie klikając Download for Windows, zapisz. Pobieracie po prostu i tą aplikację, klikacie tutaj. Wystarczy, że zainstalujecie to, ja już to mam zainstalowane. Klikacie install i w sumie tu już jest zainstalowane, finish. Teraz gdy odpalicie na nowo Premiere Pro, powinniście mieć w zakładce Windows Extension Premiere Pro Composer. Jest to taka zakładka. Przenieśmy się na początek. Jest to darmowa taka paczka prostych i fajnych efektów. Wchodzimy w starter pack, rozwijamy na przykład transition, czyli wszystkie te efekty. I tutaj na dole będziecie mieli podgląd tego. Gdy chcecie na przykład, no nie wiem, rotację. Co prawda nie są te efekty jakieś takie mega powalające, ponieważ jest to za darmo paczka. Klikacie na przykład rotację, rozwijacie i klikacie CCW. Teraz wam się to zaimportuje i mamy tutaj dwa pliki razem z dźwiękiem. Tak to wygląda, już wam pokażę. Jak mi nic nie zatnie, dajmy 1/4. W
wygląda to naprawdę spoko. Najlepiej to wygląda, kiedy jest na przykład przejście z jednej sceny na drugą. Możemy również usunąć dźwięk, klikając delayed. No i mamy sam efekt. I są tu również zoom in, zoom out, różne glitche. No musicie sami popatrzeć, mamy tutaj też napisy, które wchodzą. Też naprawdę fajna i przydatna opcja, z której możecie skorzystać. I to jest taka alternatywa dla tej paczki, którą ma Kamil Nelepa. No jest naprawdę spoko ta paczka. Kolejną rzeczą, którą Kamil używa na swoich filmach, w sensie może teraz rzadziej, ale używa różnych takich efektów, jak na przykład utniemy sobie tutaj Instagrama i tutaj i zróbmy taki efekt dźwiękowy, czyli w tym miejscu klikamy 80, gdzie mamy skalę, saturację zmniejszamy do zera i w effects wpisujemy sobie pitch shifter, przeciągamy go, a i tutaj musimy też wyciąć naszą ścieżkę dźwiękową, pitch shifter, edit i tutaj zmieniamy na przykład na minus 5, żeby ten głos był taki bardziej niski czy wysoki, sami sprawdźcie. Do mojego Instagrama. I możemy również dać sobie taką opcję jak pchelizę, która powoduje, że no sami zobaczycie. Radiału zwiększamy i tutaj możemy sobie kliknąć i dajemy to gdzieś tak na naszą twarz. Jeśli chcemy, żeby to podążało za naszą twarzą, to musimy po prostu kliknąć tutaj i ten efekt zwiększyć, kliknąć invert, no w sensie nie wiem czemu to ma taki kolor, ale no dobra, mniejsza, i po prostu podąża to za naszą twarzą, jeśli chcemy, żeby to było coś takiego, żeby to podążało totalnie tak za naszą twarzą, to robimy tak, no i klikamy ten przycisk od początku i to automatycznie podąża za naszą twarzą. I to jest efekt, który często używał Kamil w swoich filmach. Poza tym używa on wstawki, ale to chyba każdy wie jak wstawić. Przypuśćmy, że wstawki świąteczne. Instagram po prostu przeciąga i tutaj albo po prostu do swojego projektu, no i wrzucacie na tą wyższą warstwę, no i tak to totalnie, tak to prosto zwyczajnie wygląda. Ja to trochę zwaliłem coś z jakością, ponieważ no muszę zmniejszać skalę tego, ale wy powinniście mieć wszystko ok. No i tak to po prostu wygląda. Jeśli chcecie na przykład zrobić jakieś efekty typu zbliżenia, to klikacie tutaj, w tym miejscu, skalę i na przykład do 120 i wam to tak po prostu jakby ta kamera przechodzi na waszą twarz lub na odwrót, czyli od 120 do 100, czyli z waszej twarzy do 100. No i tak wygląda montaż Kamila Nelepy. Stosuje on między scenami tą paczkę swoją. Możecie też zauważyć, jak ma na przykład filmik z oceniania grafik. Na jego filmach jest przedstawiony jego mail, gdzie można wysyłać pracę. To na przykład napiszmy sobie sedok@gmail.pl. Zmieńmy czcionkę na przykład niech będzie Poppins, ponieważ używam jej ostatnio. Wyśrodkowywujemy i przenosimy to na sam dół. Dajemy fill na czerwony kolor i effects. Wpisujemy change to color. Następnie tutaj zaznaczamy i tu dajemy na przykład takie 550 i hop. I to powinno teraz... A, i musimy kliknąć to jeszcze. Tą taką color to change. I tym zaznaczyć ten czerwony kolor. I tutaj się nam zmienia kolor naszej czcionki. Następna rzecz, która jest przydatna,
to 3D Basic, Basic 3D, coś takiego. Przenosimy, dajemy tu na przykład minus 15, zaznaczamy i 15 zwykłe i przesuwamy do końca lub gdzieś tak, o, bo nie chcę, żeby to za długo trwało. Hop. I na przykład coś takiego. I możemy również wpisać Impact. To jest taka paczka efektów i gdy wpiszecie na internecie, to powinniście znaleźć. Przesuwamy tutaj na przykład Impact Pool i tu też i zmniejszamy i tak to wygląda. I jeszcze do tego przydałby się taki cień. Również wchodzimy na nasz napis Replace with After Effects Composition. Gdy już jesteśmy, wpisujemy w Effects i Presets Glow. Przenosimy tą opcję tutaj i zwiększamy sobie ten glow na coś takiego i możemy wpisać również 2.5. Jest to ten efekt CC Light Burst. Przenosimy go i to powoduje, że mamy taką rozmazany napis, więc klikamy Ctrl D, żeby go powielić i teraz, gdy on jest powielony, wyłączamy z niego glow i teraz przyciągamy ten 2.5 i burst. Zmniejszamy jego krycie na 40 na przykład. No i wchodzimy do Premiera Pro. Nawet jeszcze możemy zmniejszyć krycie. Klikamy T i mamy opacity na przykład na 20. I tak to mniej więcej wygląda. Tylko na 1/4 wam pokażę, czyli nie będzie pełnej jakości. No i tak naprawdę to są takie główne podstawowe efekty, które stosuje Kamina Lepa. Okej, dobra, gdy kliknęliśmy Enter, czyli jakby wyrenderowaliśmy ten podgląd cały, żeby się nie zacinał, klikamy Ctrl i plus ta konsola na klawiaturze, mamy pełny ekran i teraz tutaj widzimy, jak nam to wyszło. Możecie wpadnąć do mojego Instagrama, link w opisie. Okej, możemy również jeszcze pobawić się kolorkami, czyli Lumetri Color. Zmniejszyć, zwiększyć, to już do własnej dyspozycji, jak chcecie. Ja wam pokazałem te najważniejsze, wydaje mi się, opcje, które on stosuje w montażu i wydaje mi się, że to wszystko. Widzimy się na zakończeniu. Więc ja myślę, że wam pomogłem i wytłumaczyłem mniej więcej prosto i zwyczajnie, jak montować jakami na lepa. Jeśli chcecie, to możecie zadać pytanie, możecie zostawić subskrypcję tam na dole. Byłbym mega, mega wdzięczny. Zostawić łapkę w górę i zapraszam na mój drugi kanał Sedog Live, ponieważ tam są live'y. Dzięki za wielkie za obejrzenie. Trzymajcie się. Do następnych.